Koniec sierpnia, koniec wakacji. Warto porozmawiać o tym, co w rynku nieruchomości się dzieje. Był taki rozgrzany przed wakacjami, czy nadal jest? I tutaj przyjrzymy się właśnie danym z rynku kredytowego. Przy okazji omawiając trochę kredyt na 2%, ale nie tylko, bo o tym, że oprocentowanie w bankach być może spada, opowie nam Krzysztof Bontal, który jest specjalistą od kredytów, o różnicach kredytów opartych o WIRON i WIBOR, bo są też banki, które udzielają kredytów opartych o WIRON i to warto po prostu wiedzieć, to już są takie jaskółki. Ale zaczniemy od wykresu, co prawda mówiącego o kredytach, ale on też pokazuje, jak wygląda rynek nieruchomości i musicie pamiętać o takich kilku podstawowych sprawach. Jeżeli mówimy o kredytach wziętych na przykład w lipcu, to są to kredyty, które pokazują transakcje, które były bardzo często uzgodnione w czerwcu, a nawet w maju, dlatego że po prostu rzadko się udaje załatwić kredyt w ciągu jednego miesiąca. Może tak się zdarzyć, ale to raczej nie jest reguła i pewnie Krzysztof o tym opowie. Druga sprawa jeszcze jest taka ważna. Transakcja kiedy jest uzgodniona? Transakcja jest uzgodniona wtedy, kiedy sprzedający i kupujący ustalą między sobą cenę. Potem zawierają umowę przedwstępną, potem ten kupujący załatwia kredyt, no i to jakiś czas trwa, czyli najpierw ten kupujący szuka wcześniej mieszkania i było widać nagle takie ożywienie na tym polskim rynku. Nastąpiło już gdzieś tutaj, pierwsza jaskółka była w marcu, no ale tutaj następne miesiące to już były po prostu jak gdyby takie szczyty, czy tak, taki rosnący rynek. No i zobaczcie, w lipcu kredytów spadło, to jest ogólna ilość kredytów udzielona, a gdybyśmy jeszcze odjęli te 800 kredytów udzielonych w ramach bezpiecznego kredytu, a tylko te zwykłe kredyty, które było wcześniej, to ten spadek jest widoczny. Dlaczego tak się stało, to jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać, ale Krzysztofie, właśnie, co się dzieje na rynku, jak ten bezpieczny kredyt wpłynął? Jeszcze tutaj ci pokażę taki wykres z danymi, gdzie jest wartość kredytów, gdzie widzimy, że w porównaniu tam liczba spadła, a wartość kredytów została prawie taka sama, no troszeczkę po prostu wzrosły chyba ceny nieruchomości, trzeba uznać, albo przynajmniej wartość średniego kredytu. Co o tym powiesz? Dzień dobry Państwu, cześć Tomku. No przede wszystkim tutaj masz rację, że jednak bezpieczny kredyt nadal ma wpływ i teraz tak naprawdę my widzimy wynik tego wpływu. To, co ty powiedziałeś, wynik na transakcje, wynik na wpływ na rynek nieruchomości, to już jest praktycznie cały ten rok, tak? Od stycznia, może nawet wcześniej, czyli od momentu, kiedy usłyszeliśmy o tym programie, a dzisiaj widzimy przełożenie już na kredyty. Ewidentnie opóźnienie zawsze jest. Sam proces wybierania, dobrze wiesz, nieruchomości to jest no, średnio pewnie z 3 miesiące. Tutaj ludzie się zastanawiają, tak, wybierają, szukają, tym bardziej nawet w ostatnim czasie. Ja nie wiem, czy ten proces się będzie wydłużał, czy skracał, bo ze względu na to, że przez bezpieczny kredyt z rynku zeszło dosyć dużo nieruchomości, to nie wiem, czy teraz dłużej ludzie będą szukali, tak, dłużej będą wybierali, czy będą szybciej decydować, tak. Wiesz, to dwie rzeczy mogą mieć tutaj, może być, dwie rzeczy mogą mieć tego efekt. Ja tu ci wejdę w zdanie, bo powiem, co ja widziałem na rynku nieruchomości i co widzieli pośrednicy zajmujący się nieruchomościami, czy też deweloperzy, sprzedający, wszyscy, którzy widzieli. Widzieli, że na wieść o tym, że będzie bezpieczny kredyt na zakupy, ruszyła duża grupa osób, które wiedziały z góry, że tego kredytu nie dostaną, bo już na przykład nie kupią pierwszego swojego mieszkania, tylko już jakieś miały. I to ruszyli ludzie zarówno z gotówką, czyli niepotrzebujący kredytu, jak i ludzie z kredytem. I to ożywienie było. I trzecia grupa, która ruszyła, to ci, którzy liczyli na bezpieczny kredyt i postanowili sobie wcześniej mieszkanie zaklepać i to było widać. Napływ wniosków o bezpieczny kredyt, to chyba zaraz powiesz, też był duży w lipcu, sporo, chyba 32 tysiące wpłynęło tych wniosków. Teraz mamy ponad 2 tysiące kredytów udzielonych, umów, chyba 2700 gdzieś, to widziałem w jakiejś gazecie, tak napisano. Ale zobacz, w lipcu
już widzimy jak gdyby ten spadek, to jak gdybyśmy policzyli spadek tych, którzy uzyskują kredyt ten normalny mieszkaniowy, to było mniej. No powiemy wakacje, ale zobaczymy co będzie w sierpniu. No i jak to będzie we wrześniu, to chyba się wtedy dowiemy. Przepraszam, już Ci oddaję głos na temat tych bezpiecznych kredytów i w ogóle akcji kredytowej. No tutaj miała miejsce samospełniająca się przepowiednia, tak? Na rynek ruszyli ci, którzy nie mogą skorzystać z bezpiecznego kredytu, ze strachu trochę, z obawy, przepraszam, przed tym, że ceny wzrosną, ale dlatego, że ruszyli, te ceny wzrosły, tak? I to się nakręciło tak naprawdę w tej chwili. Jeśli chodzi o popularność tego kredytu, to tylko krótkie podsumowanie, bo już rozmawialiśmy wiele razy o tym. Dzisiaj mamy nawet więcej, bo te wartości, które podałeś, one były, zdaje się, z poprzedniego tygodnia. Teraz już mieliśmy nowe podane, mamy około 40 tysięcy, chyba 36 tysięcy złożonych wniosków, czyli powiedzmy w pierwszych 7 tygodniach programu, 7-8. Z tego mamy prawie 4 tysiące podpisanych umów. I tutaj jest fajny wzrost, bo wcześniej było 2700, tak jak powiedziałeś. Czyli przez tydzień mieliśmy już ponad 1000 umów podpisanych, czyli już tą wartość możemy przyjąć jako taką wymierną, że tygodniowo banki będą podpisywały 1000 umów, bo ten pierwszy miesiąc, lipiec, no tutaj liczenie go do średniej podpisywanych umów był bez sensu tak naprawdę, bo tylko analiza trwała, wiemy ile to trwało. Wracając do ilości kredytów, tak, ta ilość jest bardzo podobna do czerwca. Ale dobrze zwróciłeś uwagę, że tam naprawdę już jakieś 10% jest mniej tych kredytów, no nazwijmy to standardowych, bo jest pewien udział, bo chyba w lipcu 806 podobno było. Ile? 826, przepraszam. No właśnie, wiesz lepiej ode mnie. 826. Ty, tak BIK podaje, to nie ja wiem. W tych 11 tysiącach jednak już był ten kredyt, bezpieczny kredyt. Nie, ja do końca też nie wiem, czy to będzie taki dosłownie spadek, czy to, że trochę jest tego mniej w tej chwili, ogólnej ilości kredytów mówię, tak? Czy to jest wynik już jakiegoś, nie wiem, początku trendu, że my doszliśmy do górki, tak? Ten efekt strachu przed bezpiecznym kredytem został wykorzystany i teraz już to będzie słabło. Dlatego, że wydłużyły się bardzo czasy operacyjne w bankach. I na decyzję, umowę czeka się o wiele dłużej. Nie jestem pewien, czy nie miało to też tego wpływu, że ktoś to złożył w czerwcu, pod koniec czerwca, czy w lipcu ten wniosek o kredyt, nawet standardowy, tak, ten niepreferencyjny, czyli zwykły kredyt bez dopłat, to nie wiem, czy to, że jego jeszcze nie ma tego kredytu w uruchomionych umowach, czy nie jest efekt tego po prostu dłuższej analizy i my zobaczymy jednak ten kredyt, ale nie wiem, może w sierpniu. Tak. Ja przypuszczam, Krzysztofie, że to może być taki scenariusz, że w ogóle w sierpniu zostaną podane dane, że kredytów mieszkaniowych udzielonych zostało więcej. To jest możliwe, bo duże prawdopodobieństwo jest takie, to nie musi być prawda, bo zachowania ludzi się zmieniają, tym bardziej, że zaraz będziemy mówili o obniżających się w ogóle stopach kredytowych, co prawda nieśmiało, ale to za chwilę. Ale może być taki efekt, że ilość tych kredytów takich zwykłych, nazwijmy je, spada, ale będzie przyrastała ilość raportowanych w statystykach udzielonych kredytów, tych bezpieczny kredyt 2%. I teraz jest pytanie, jakie będzie saldo tego, czy spadek tych kredytów takich zwykłych będzie mniejszy czy większy niż przyrost tych kredytów bezpiecznych, bo bez wątpienia ten produkt, tak jak powiedziałeś, on dopiero rusza i dopiero w zasadzie, ja nawet nie wiem, czy słuchaj, czy nie wrzesień będzie dopiero, czy dane za wrzesień nie będą takie bardziej miarodajne, chociaż jak powiedziałeś, że to jest ponad 1000 kredytów udzielonych w ciągu tygodnia, no to jest to spora liczba jak na polski rynek. I tym, którzy jeszcze kochają statystyki, to powiem, że w lipcu te kredyty bezpieczne stanowiły tylko i na razie 7,4% ogółu kredytów mieszkaniowych. Sądzę, że ich udział w tej puli będzie na razie rósł. Udział na pewno będzie rósł, tutaj nie ma wątpliwości, tak? Dlatego, że po prostu będą te procesy bankowe finalizowane. Na lipiec też jeszcze być może wpływ i na sierpień nawet będzie miał podatek PCC na rynku wtórnym. Dużo osób wcale mogło się nie spieszyć. Pamiętaj, że to, co tam jest raportowane, to są podpisane umowy kredytowe,
A po co miał ktoś się spieszyć? Wcale już nie miał takiego ciśnienia, żeby w tym lipcu, nawet jak miał decyzję, żeby ją tą umowę podpisywać, tak? Spokojnie mógł podpisać w sierpniu. Nie mamy zielonego pojęcia, jak duży to był procent. O popularności. No, ale o tym podatku, że będzie niższy, bo on od zaraz wchodzi, tak? Niższe PCC, w zasadzie to chyba w dniu publikacji tej audycji wejdzie niższe PCC i wszyscy o tym wiedzą i że to się zmienia od 31 sierpnia i wszyscy rozsądni, jeżeli mogą z tego korzystać, to starają się skorzystać z takiej możliwości. Wcale mnie to nie dziwi, no bo to jednak jest parę tysięcy złotych zostaje w kieszeni, więc jeżeli możesz odłożyć, no to odłóż, to tak nakazuje racjonalne działanie. Ja wrócę tylko do jednej rzeczy, do popularności w ogóle kredytów. Pamiętaj, że w lipcu było podane, że zaraportowane było z BIK-u, że było 43 tysiące zapytań o kredyt, tak? Wiadomo, że nie wszystkie zapytania to jest złożony wniosek, bo różne banki mają różne procesy. Niektóre już odpytują BIK przed wnioskiem. Do wniosku może nie dojść. Nie mamy do końca informacji, czy dane zapytanie, nie mamy tej informacji z BIK-u, czy dane zapytanie to było o bezpieczny kredyt, czy o zwykły kredyt. Ale 43 tysiące to jednak jest spora liczba, tak? Oczywiście mówimy o tej pierwszej fali największej, którą my teraz będziemy przez następne miesiące konsumować. My zobaczymy dopiero, jak to wszystko wygląda. No ja się bardzo cieszę, że to przyspiesza. We wrześniu są deklaracje, że dojdzie przynajmniej jeden bank. Wczoraj ukazała się informacja na jednym z portali, że chyba 4 albo 5 banków kolejnych ma przystąpić, że wkrótce my zobaczymy łącznie podpisanych umów z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ilości 15. Nie wiemy dokładnie, co to są za banki, tak? Być może są to jakieś banki lokalne, typu banki spółdzielcze, gdzie nie do końca to będzie wymierne, że wszyscy będą mogli z tego skorzystać, tak? Bo to będzie w określonej lokalizacji działało, ale jednak no, mam nadzieję, że to wpłynie na rozładowanie trochę tego ruchu, tak? Tego, może nawet źle się wyraziłem, nie ruchu, tylko tych korków. Bo teraz prawda jest taka, że jest to składane do głównych 3 banków, doszły 2, czwarty, jak zostały podpisane umowy z pośrednikami, którzy tak naprawdę bardzo dużo udziału mają w tym bezpiecznym kredycie, to już śmiem twierdzić, może trochę nawet, że już się zapycha. Wystarczył tydzień. I piąty bank jeszcze się nie zapycha, tak. Zobaczymy. Kolejne są potrzebne. Tutaj akurat jeszcze tylko ostatnie zdanie. Ja uważam, że korki byłyby rozładowane, gdyby wszystko było jasne i wszystkie interpretacje banków, ministerstwa byłyby już przekazane. My po prostu jeszcze dużo rzeczy nie wiemy i wiele wniosków jest dublowanych, są składane po 2-3 ze względu na bezpieczeństwo klienta, bo do końca nie wiadomo, w którym banku daną sprawę można zrobić, tak? Za 2-3 miesiące, kiedy nasza wiedza doświadczalna już taka będzie większa, nie będzie potrzeb też dublowania wniosków, będzie wszystko jasne. Jeżeli wniosek będzie szedł do jednego banku, to też te procesy w bankach będą przebiegały szybciej. No ale chyba pewno... w ogóle nawet w normalnych kredytach mieliśmy do czynienia z dublowaniem wniosków, prawda? Zawsze mieliśmy, ale tutaj, ale dublowało się, to było bezpieczeństwo klienta, tak? Kiedy coś było niepewne, tutaj jest bardzo dużo rzeczy było niepewnych, więc praktycznie początkowi klienci, którzy składali tam na początku lipca, to praktycznie jeżeli kwalifikowali się do tych 3 największych banków, to składali do 3 największych banków. Rozumiem. To dużo niewiadomych po prostu było. Także my będziemy mieli wysyp teraz bezpiecznego kredytu, czyli finalizowania, szczególnie po 31 sierpnia, kiedy to jest właśnie, który to jest pierwszym dniem tego zwolnienia z PCC przy pierwszym mieszkaniu w domu. Ale teraz tak, oprócz bezpiecznego kredytu mamy ludzi, którzy chcą wziąć normalny kredyt na mieszkanie. No i zasada jest taka, że jak masz niższe stopy procentowe, no to teoretycznie masz większą zdolność kredytową, taki kredyt łatwiej zaciągnąć i też się słyszy, że już no jeszcze RPP, nie, Rada Polityki Pieniężnej, nie rozpoczęła obniżania stóp. Nie widzimy tego. To będzie dopiero, zobaczymy, co będzie jaka będzie najbliższa decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Poczekajmy na to
spokojnie, ale już chyba niektóre banki zaczęły trochę obniżać oprocentowanie kredytów. Czy dobre mam wrażenie, czy to tylko tak mi się wydaje? Czy tak jest naprawdę? Czy dobre? Tak, nawet nie wrażenie. To z tym dzisiaj mamy do czynienia na rynku. Tak? Ja bym chciał tylko rozdzielić rodzaje kredytów. Mamy kredyty z okresową stałą stopą procentową i kredyty ze zmienną stopą procentową. Dzisiaj większość z nich, tych drugich, jest oparta na WIBORze. A WIBOR spada w ostatnim czasie. Oprocentowanie to WIBOR plus marża. Jeżeli marża jest stała, bo ona jest zapisana w umowie, a WIBOR spada, to naturalnym jest, że całe oprocentowania też spadają i to widzimy. To zobaczą, może już niektórzy zobaczyli, obecni kredytobiorcy, którzy posiadają takie kredyty, którzy mają aktualizację harmonogramu spłat rat co 3-6 miesięcy. Jeżeli ten harmonogram zmienia się już dzisiaj, to zobaczą, że raty oprocentowania są niższe niż były 3 czy 6 miesięcy temu. To jest jedno, więc tutaj ci zobaczą. Nowe takie kredyty, które są udzielane, no też oczywiście tutaj ten mechanizm działa, więc mamy dokładnie to samo. Troszeczkę inaczej jest natomiast z kredytami z okresowo stałym oprocentowaniem. Tutaj to oprocentowanie jest na okres najbliższych 5 lat. Jeżeli są przewidywania, są jakieś założenia, tak jak w kontraktach terminowych, tak, my coś zakładamy do przodu. Banki też podobnie działają. Są założenia, że jednak te stopy procentowe, te oprocentowania w przyszłości będą niższe, mówię założenia, żeby to było jasne, tak, no to też już estymują tą przyszłość i przenoszą ją na dzisiejszy dzień. Dlatego jeżeli na dłuższy czas są ustalane oprocentowania, to one dzisiaj też już są niższe niż te ustalane, nie wiem, tam pół roku temu. My już to widzimy. Już na rynku mamy oprocentowania stałe no, poniżej 7%. No tak, to w ogóle było nie do pomyślenia chyba. Oczywiście, średnia była 7-8, gdzie tam 7,5 było bardzo dobrym oprocentowaniem. Tak? Były wyższe, były 9 czy nawet więcej. Dlatego już to tak naprawdę widzimy. Tak jak powiedziałeś, mniejsza rata, wyższa kwota kredytu, czyli wyższa nasza zdolność kredytowa. Bez żadnych zmian rekomendacji, bez niczego, ta zdolność kredytowa powinna rosnąć. No, zobaczymy, jakie będą zmiany stóp procentowych właśnie i czy będą wprowadzane przez Radę Polityki Pieniężnej. Ja tu nie mam zamiaru prognozować i mówić wam, co będzie. Powiem tylko, że no, inflacja w Polsce nadal jest duża. Zobaczymy, poznamy też, znaczy już nawet oglądając te audycje, pewnie będziecie znali taką wstępny szacunek inflacji za sierpień opublikowany przez GUS. Macie szansę. My tego nie widzimy, bo nagrywamy tę audycję dzień wcześniej, ale zobaczymy, jak się zachowa Rada Polityki Pieniężnej, bo otoczenie też gospodarcze jest różne, że tak powiem. No i zobaczymy, czy będzie faktycznie obniżka. No mamy też wybory. Wszystko się okaże. Powiedz jednak, bo tak wspomniałeś troszeczkę o tym WIRON i WIBOR, ale ten temat chyba trzeba rozwinąć, bo w ogóle podobno mamy odejść w skali całego kraju i wszystkich banków od tego WIBOR-u. Ten WIBOR ma zastąpić WIRON. Do tego WIBOR-u było no, trochę zastrzeżeń. Jego sposób ustalania taki nieoparty o rzeczywistą transakcję, tylko jakieś deklaracje banków i to kilku wzbudzał no, wątpliwości, ale jakie to ma przełożenie na kredytobiorców? Były jakieś takie zapowiedzi, jeżeli się nie mylę, że jak wejdzie WIRON, to kredyty spadną o 1,3 czy tam ponad 1%. Jaka jest prawda, jak to wygląda i właśnie te banki, które już działają na WIRONie, jak to wygląda? No jest to półprawda jak zwykle. Jak zwykle bywa, tak. Zacznę od tego, co powiedziałeś na początku. Tak, już tu klamka zapadła tak naprawdę, że nie będzie WIBOR-u. Wskaźnik WIBOR zostanie zastąpiony nowo wybranym już wcześniej wskaźnikiem WIRON. Tutaj najistotniejsze jest to, że one się bardzo technicznie między sobą różnią, czyli sposób jego wyznaczania. Tak jak powiedziałeś, WIBOR to jest oprocentowanie międzybankowe, to jest ustalane oprocentowanie pieniędzy, które sobie banki między sobą pożyczają, jeżeli pożyczają.
jeżeli nie ma transakcji na rynku, tych pożyczek międzybankowych, to banki deklarują, z jakim oprocentowaniem sobie będą te pieniądze po prostu pożyczały na 3 miesiące następne, na 6, na 12. Więc WIBOR, on jakby przewiduje przyszłość, czyli on zakłada, jaka będzie sytuacja w przyszłości. Zupełnie inaczej jest z WIRON-em, bo WIRON opiera się na prawdziwych transakcjach, po pierwsze międzybankowych, to jest jedno, ale też z udziałem dużych przedsiębiorstw. Także nie tylko banki mają w tym udział i to jest robione na podstawie jednodniowych transakcji, czyli tak zwanych tych overnightów. To jest średnia z transakcji, może to upraszczam bardzo, tak, ale on nie wybiega, on nie estymuje przyszłości. On pokazuje, co się działo w przeszłości, czyli co się właśnie stało w tym, powiedzmy, danym dniu, tak? Jak my sobie to pożyczaliśmy. I jest bardzo duża różnica teraz, ponieważ jeżeli stopy procentowe rosną, to WIBOR będzie przewidywał już wzrost. WIBOR będzie rósł, ale WIRON pokazuje to, co mieliśmy z tyłu, to, co już się wydarzyło. Stopy były niższe, więc on nie będzie pokazywał tego przyszłościowego wzrostu. Różnica między WIBOR-em a WIRON-em będzie rosła. Jeżeli stopy procentowe zaczynają spadać, z czym, no, miejmy nadzieję, będziemy mieli niedługo do czynienia, sytuacja będzie odwrotna. WIBOR będzie zakładał już, że w przyszłości będzie niżej, taniej, więc będzie jego wartość się obniżała. WIRON nie, no bo WIRON będzie opierał się na tym, co mamy tam za plecami, tak? Czyli jeszcze na górce. I dzisiaj mamy to do czynienia. Jeżeli przypomnieć sobie właśnie to ten okres zimowy, kiedy to było zapowiadane wprowadzenie, czy nawet jesień, wprowadzenie, zamiana tych dwóch wskaźników, no to była mowa, że to będzie też trochę takie panaceum na te rosnące stopy procentowe i wzrost rat, tak? Że jak przejdziemy na WIRON, to będziemy o 1 czy tam 1,30 nawet punktu procentowego mniej mieć oprocentowania w racie. Nawet było bardzo dużo informacji prasowych, wyliczane było, o ile to 100, 200, 300 zł na racie oszczędzimy. To absolutnie nieprawda tak naprawdę. Raczej nie będzie to miało miejsca, dlatego że wtedy została wykorzystana ta sytuacja, kiedy stopy rosły. I różnica między WIBOR-em a WIRON-em faktycznie była duża, tam prawie 1,5 punktu procentowego. I po prostu pasowało to do tezy. Tak? Dzisiaj stopy spadają. Ja dziś sprawdziłem. Wiesz, jaka jest różnica? Jest no. Różnica. WIRON jest jednomiesięczny 6,16, a WIBOR sześciomiesięczny 6,50. 0,34, tak? Ukradli nam 1% gdzieś po prostu po drodze. Ale to jest matematyka tutaj i ekonomia. Tutaj nic więcej, z niczym więcej nie mamy do czynienia. No ale wiesz, przy kredycie takim hipotecznym, który jest zaciągany na 20-30 lat, to wiadomo, że będą okresy, kiedy stopy procentowe będą rosły, będą okresy, kiedy będą spadały. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości, a już tego, co będzie za chwilę, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a tego, co będzie za 20 lat, to już na pewno nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Więc to może też się okazać, że to jakoś się wyrównuje chyba, ta różnica, czy nie. Ja robiłem takie porównania chyba jakieś pół roku temu, na przełomie 2022-2023, kiedy to było ogłaszane, czy tam po ogłoszeniu, i przyjąłem różne okresy. Dla mnie najbardziej takim wymiernym był ten okres przed pandemią. Czyli mieliśmy takie chyba tam 6 lat, kiedy stopy procentowe były na poziomie 1,70, przyjmijmy, stabilnie było, czyli nie było ani wzrostów, ani spadków. GPW Benchmark, czyli administrator i WIBOR-u, i WIRON-u, on opublikował historyczne dane także dla WIRON-u, czyli ileś tam lat wstecz. Jak się to porówna, to wychodzi ta różnica na poziomie tam mniej więcej 0,5 punktu procentowego. I ja bym 0,4, 0,5, na razie bym chyba tyle przyjmował, że gdy będziemy mieli już czas, nie wiem, normalności ze stopami procentowymi, będzie stabilność, to różnica między WIBOR-ami a WIRON-em tym jednomiesięcznym, bo on został zarekomendowany właśnie do tego, żeby WIBOR-y na ten WIRON jednomiesięczny, stopę jednomiesięczną były zamieniane, no to ta różnica gdzieś te 0,5% będzie. I teraz no, pamiętajmy, że to jest tylko wskaźnik oprocentowania kredytów, do tego jeszcze dochodzą marże banków, które też się mogą w jakiś sposób zmieniać. No ale zawsze chyba jest dla kredytobiorcy miło, jeżeli wskaźnik jest niższy niż wyższy. Tak mi się wydaje.
Tak, jednakże to nie będzie oznaczało, nawet te moje wskazane tam 0,5%, to nie będzie oznaczało, że my przejdziemy na ten Wiron, a ma się to zdarzyć tak naprawdę w 2025 roku, czyli koniec WIBOR-u w kredytach, hipotecznych, w innych instrumentach też, ale tutaj mówimy o kredytach, będzie w 2025 roku. Po tym roku już będzie tylko WIRO. Więc to, że my to przejdziemy, że obecni nawet kredytobiorcy przejdą na WIRO, nie oznacza, że oni będą mieli o 0,5 niższe oprocentowanie. To tak nie działa. Zmiana wskaźników nie jest po to, żeby było taniej. Zmiana wskaźników ma się odbywać w oparciu o bilans. Nikt ma na tym nie zyskać, nikt ma na tym nie stracić. Dlatego, jeżeli będzie to przejście, to będzie do kredytów obecnych doliczony tak zwany spread korygujący, współczynnik korygujący. Zostanie określone historycznie, jaka była właśnie ta różnica pomiędzy, w poprzednich latach, pomiędzy WIBOR-em danym a WIRON-em. No tutaj prawdopodobnie to będzie ten jednomiesięczny i on zostanie doliczony do kredytu. Czyli tak jak dzisiaj mamy oprocentowanie, prosto, WIBOR plus marża. To będzie WIBOR plus marża plus spread korygujący. Jeżeli ktoś jest ciekaw, może zobaczyć, jak to się odbywało przy przejściu w kredytach frankowych. Już to zrobiliśmy, tak? Już to miało miejsce. Było przejście z tego tak zwanego LIBOR-u na wskaźnik, który dzisiaj się nazywa SARON. Jest bardzo rzadko używany, bo już temat kredytów frankowych jest inny temat jest popularniejszy, tak? Związany z frankami. Nie to. I tam został określony osobno dla LIBOR-u 6-miesięcznego ten współczynnik i osobno dla współczynnik dla LIBOR-u 3-miesięcznego. I dzisiaj każdy, kto ma kredyty we frankach szwajcarskich, ma SARON plus współczynnik korygujący plus ustalona przy umowie kredytowej marża. Także problem tylko jest taki, że nie do końca wiadomo, jak zostanie ten współczynnik określony. Bo tak jak był SARON, LIBOR, tam było trochę prościej, no to tutaj... To, co powiedziałeś, są bardzo w czasie różne te delty między WIBOR-em a WIRON-em. Tu mamy 1,30, tu mamy, ja mówię, coś tam 0,5, teraz mamy 0,39, tak? Nie wiemy, na jakim to poziomie będzie ustalane i w jaki sposób, ale na pewno będzie. To nie jest tak, że teraz będzie to przejście i my bankom będziemy płacili mniej, banki będą mniej zarabiały. To absolutnie w ten sposób nie będzie. To, co mówię, oczywiście dotyczy tylko aktualnych kredytów, nie dotyczy nowych. W nowych kredytach, tam gdzie będzie WIRON, to będzie już proste. Marża plus WIRON nie będzie współczynnika korygującego, bo w tym kredycie nie będzie zamiany WIBOR-u na WIRON, bo on już po prostu nie istnieje. Natomiast tam też wspominałeś o marżach. Dzisiaj są już na rynku dwa banki, warto na nie zwrócić uwagę, które udzielają kredytów opartych właśnie o ten WIRON, stopę składaną jednomiesięczną. Na co należy zwrócić uwagę? No po pierwsze na to, że te oprocentowania są no na razie niższe niż, ze względu na te wszystkie techniczne rzeczy, niż te oprocentowania oparte na WIBOR-ze, mimo że są dużo wyższe marże. Bo co zrobił bank? Co zrobiły banki? Jeżeli my robimy oprocentowanie na rynku, gdzie mamy, nie wiem, 7% oprocentowania, dzisiaj przyjmijmy sobie takie, tak? Załóżmy WIBOR 1%, 6% bym przyjął, 1% marży, to takie tam akademickie rozważanie. A teraz przechodzę, robię nowe oprocentowanie oparte o WIRON, który byłby na poziomie 5,5 zamiast 6, to ja nie robię oprocentowania łącznego 6,5, tylko też będę dążył do tego 7, tak? Żeby nie było jakichś eksodusów przechodzenia z banku do banku na mniejsze oprocentowanie. No banki sobie między sobą też krzywdy nie zrobią, to trzeba pamiętać, tak? Więc co robię? Robię wyższą marżę. Do niższego WIRON-u dodam 1,5 punktu procentowego marży. Zbliżę się do tego obecnego średniego oprocentowania na rynku. Wszyscy są zadowoleni. Moje oprocentowanie i tak wygląda tam minimalnie lepiej, tak? Będzie popularne, a tak jak powiedziałem, no nie będzie refinansowań. No bo jak dzisiaj któryś bank wyszedłby z niższym oprocentowaniem na rynek, tak, to co klienci, o czym klienci pomyślą? No o przejściu do tego banku po prostu, żeby mieć mniejsze koszta, co jest logiczne i każdy by o tym pomyślał.
Więc myślę, że my z tym nie będziemy mieli do czynienia, czyli te marże w nowych kredytach będą trochę wyższe, ale to i tak jest już, no mówię, w tych pojedynczych bankach, bo to są dwa, fajniejsza oferta niż ta oparta na WIBORze. Nic nie jest proste na tym świecie, jak widać. Ja, Krzysztof, powiem tak, jeżeli ktoś będzie miał pytania o te kredyty takie bardziej szczegółowe, bo tutaj nie będziemy na pewno omawiali oferty banków, nie reklamujemy żadnych banków, to zapraszam Was na kanał nasz, na serwerze Discord. Link macie na dole w opisie tego filmu i tam może jak ktoś będzie się dopytywał, to może Krzysztof Wam odpowie i wyjaśni te niuanse z kredytami, bo jak widzę, to faktycznie głowa może rozboleć od możliwych wariantów. Jeszcze takim tytułem podsumowania, żeby to wszystko zamknąć. Widzimy, że akcja kredytowa, niektórzy nawet już napisali w mediach, akcja kredytowa w lipcu spadła. Poczekajmy, zobaczymy, co będzie w sierpniu. Popatrzmy się na to, czy faktycznie będzie ubywać tych ludzi na zwykły kredyt, bo już się ich popyt wyczerpał w pierwszej połowie roku, a przybywać tych z kredytem bezpiecznym. I na razie ja widzę, że na rynku nieruchomości niektórzy z radości podnieśli swoje ceny, licząc na tych kupców z bezpiecznego kredytu. Pytanie, jak długo to będzie, ale zwracam taką uwagę. Nie wszyscy deweloperzy skusili się na ogromne rozpoczynanie nowych budów, mimo tego, że wyprzedali sporą część swojej oferty, podnieśli ceny przy sprzedawaniu tej oferty, podnieśli rentowność swego działania, i to mówię o wielkich deweloperach, a niekoniecznie ruszyli z taką gremialną budową terenu, mimo że mają mieszkań, budową mieszkań, mimo że mają tereny, mają projekty zrobione. Dlaczego? Bo oni też patrzą się na gospodarkę i widzą pewną niepewność w tej gospodarce. To taka generalna uwaga. Czy Krzysztofie, masz coś do dodania, czy zmierzamy już ku końcowi? I do dodania mam tyle, że ja się z tym zgadzam. Ja to obserwuję na rynku, tak? Ja nie widzę tego wysypu. Jak przyszła ta gorsza koniunktura, tak? Czyli te ostatnie półtora roku dla deweloperów, czy w rynku, czy w kredytach mieszkaniowych, to z czym mieliśmy do czynienia? Z zamrażaniem inwestycji, tak? Tak jak wcześniej było bardzo, bardzo duży wysyp nowych inwestycji, tak? Nawet jak ktoś planował, nie wiem, pięć, potrafił zacząć realizować jedną, tak? One gdzieś tutaj zamrażające sobie. Ja teraz spodziewałem się tego, że wszystkie zostaną odmrożone, wyjdą na rynek, że deweloperzy mogą chcieć, no dobra, idzie okres prosperity, będziemy znowu zarabiać, tak, będzie znowu pięknie. No ja przyznam, że fakt, są odmrażane, ale ilość wcale jakoś tam nie zachwyca. To nie jest tak, że ja teraz widzę zapowiedzi, billboard za billboardem, tak jak to było kiedyś, tak. Tu taka inwestycja, tu taka. Pewnie to jest zależne też od regionu, ale ja myślę, że to wcale takiej tam euforii, takiego optymizmu nie ma, ponieważ głównym czynnikiem jest to, że my nie wiemy, co z tymi stopami jest, co będzie, tak? To każdy zakłada, że w okresie wyborczym no jakieś tam obniżki będą. Jedna, dwie, trzy, nie mam pojęcia ile, ja stawiam na dwie, jakieś tam symboliczne, aczkolwiek my o tym pojęcia nie mamy, prawda? Ale ja bym nie był taki pewien, że to powinno się utożsamiać z początkiem cyklu spadku. My dopiero za jakiś czas zobaczymy, co będzie dalej. I teraz będąc takim deweloperem, jak ja bym podchodził? Bo trzeba też zakładać jakiś, no nie wiem, czarny scenariusz i zróbmy jedną rzecz, taką mówię, czysto akademicką. Ceny poszły w górę, tak? Przez bezpieczny kredyt poniekąd. No bo tu nie ma co ukrywać, ale to jednak był bardzo duży bodziec do tego, żeby ceny poszły w górę. Stopy procentowe, załóżmy, nie spadną na tyle, żeby to miało wpływ na zdolności kredytowe, tak? No bo mniejsze oprocentowanie, to będą symboliczne zmniejszenia, które już gdzieś tam widzimy, to co rozmawialiśmy, że oprocentowania spadają, że wszystko będzie trochę lepiej, tak? Ale załóżmy, że bardzo to na zdolność kredytową jednak jeszcze nie wpłynie. I teraz mamy wysyp kredytów, transakcji związanych z bezpiecznym kredytem 2%, ale też doskonale wiemy, że budżet na 2023 i 2024 rok to jest jeden budżet.
Jeżeli wykorzystamy ten budżet w 2023 roku. W kredycie bezpiecznym, chciałem powiedzieć, w pieniądzach zarezerwowanych na ten kredyt, tak. Tak, dokładnie, tam jest około miliarda. Może się okazać, że albo tego budżetu na 2024 rok nie będzie, albo będzie bardzo mały i zostanie dosyć szybko wykorzystany, tak. Jeżeli nie będzie żadnych przesunięć, dołożenia pieniędzy, to że dołożenia to już z następnego roku, bo to można zrobić. Z 2025 albo skądś indziej, nie wiem skąd, ale ja mówię, ja w to nie wierzę, w dokładanie takie gdzieś tam z boku. Przesunięcia może, tak. I więc co mamy? Dostalibyśmy scenariusz taki pesymistyczny, że no jednak nie ma tej w 2024 roku, nie można skorzystać z bezpiecznego kredytu, tak? W którym zdolność kredytowa była liczona po pierwsze lepiej, po drugie on był tańszy. No więc co mamy? Zdolność kredytowa na poziomie sprzed bezpiecznego kredytu, mniej więcej, bo tam były lekkie polepszenia, ceny wyższe, brak bezpiecznego kredytu, czyli konieczność korzystania z kredytów standardowych, no to my mamy dostępność do mieszkań, do zakupu mieszkań gorszą niż przed bezpiecznym kredytem, tak? Bo przed bezpiecznym kredytem to chociaż ceny były niższe. No tak. Ja jeszcze dodam jedną rzecz, że ten bezpieczny kredyt to nie tylko możliwe albo nie wyczerpanie puli pieniędzy przewidziane na ten kredyt. Nie wiadomo, kto będzie rządził po wyborach i czy będzie na przykład chętny do wspierania tego programu, czy będzie uważał, że politycznie należy go umoczyć i się to bardziej opłaca, ten program po prostu zabić czy obniżyć. Co zobaczymy, to nie przewiduję przyszłości, ale też jest też kolejny efekt, o którym wszyscy wiedzą, że być może teraz po ten bezpieczny kredyt rzucili się, w cudzysłowie, ale ruszyli po niego prawie wszyscy, którzy na ten kredyt mogli liczyć. To był taki odłożony popyt. Przecież to było widać w maju, w czerwcu, kiedy nie było bezpieczne, kiedy nie można było zawrzeć umowy o ten bezpieczny kredyt. Już wtedy było mnóstwo ludzi szukających, którzy właśnie liczyli na ten kredyt. I jeżeli oni przyspieszyli swoje decyzje, to może ich po prostu już nie być w przyszłym roku, albo przynajmniej nie być w takiej ilości jak teraz. I to jest właśnie kolejna przyczyna, dla której wielu deweloperów przyjmuje taką postawę czekam. Spokojnie czekam, co będzie, patrzę się na to, bo nie chcą powtórzyć na przykład losu deweloperów niemieckich niektórych, czy też deweloperów chińskich, gdzie gospodarka opierała się o sztuczne nakręcanie, tam w Chinach, o sztuczne nakręcanie rynku nieruchomości i teraz to się kończy czymś, co w ogóle może wstrząsnąć całą gospodarką światową, oby nie. Zobaczymy, jak będzie. Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa do subskrybowania naszego kanału, do pisania nam w komentarzach sugestii nowych tematów, do korzystania z naszych szkoleń na Symen24.pl. Tam inwestorzy i pośrednicy, ale nie tylko pośrednicy, znajdą dla siebie wiele ciekawych tematów. No i tak jak powiedziałem, zapraszam na ten nasz nowo budowany kanał łączności, serwer Discord, gdzie czasami możemy się po prostu wymieniać poglądami, wymieniać spostrzeżeniami, uwagami na temat rynku w taki sposób bardziej swobodny. Cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia.